Nie. Gdzie ten pies? Coś podejrzewam, że będzie się wygrzewać na trawie zaraz. Gdzie ten piesek poszedł? Aha! Ktoś sobie suszy pranie. Oczywiście. Oczywiście. Hej wszystkim, tu Pyra w Korei. Zacznijmy może od najważniejszej rzeczy. Jak sami widzicie, ścięłam włosy. I teraz będzie, ale Pyra, miałaś takie ładne, długie włosy. Miałam i już nie mam. Ścięłam do tego, że było mi bardzo niewygodnie, poza tym one już na końcówkach były bardzo, bardzo zniszczone, więc trzeba było ściąć, a że ścięłam trochę więcej niż same końcówki, no to tak wyszło. Przynajmniej na lato będzie mi wygodniej, lżej i nie będzie mi tak gorąco, bo jednak takie długie włosy to jest, wiecie, no dużo włosów, długo się je myje, długo się je suszy. Zapraszam na vloga z Wyklaka, tydzień w pracy, ja jestem sama z Sohi w domu i dzisiaj pójdziemy załatwić jedną rzecz i będę wam opowiadać, będzie trochę przegadany vlog, bo będę wam opowiadać o moim obywatelstwie. A konkretnie o rzeczach, które się wydarzyły, odkąd dostałam koreańskie obywatelstwo i o rzeczach niewygodnych. Pewne rzeczy, tak, pewne rzeczy się wydarzyły, które były bardzo niewygodne, ale powolutku to naprawiamy. Także pierwsze co, to musimy iść do banku, ponieważ muszę w banku zmienić imię. Ponieważ poza tym, że dostałam obywatelstwo, które dostałam już w zeszłym roku, widzieliście vloga z tego, jak dostałam to obywatelstwo, odebrałam i już wszystko było, wiecie, zakończony jakby cały ten proces, ale nie do końca, bo miesiąc później złożyłam podanie o zmianę imienia i zmieniłam imię, tak jak zapowiadałam w tamtym vlogu, na Marię. Ma to moje nazwisko, a Ria to moje imię. Nawet Hanje sobie do tego dorobiłam. I to trwało 3 miesiące. Przez te 3 miesiące miałam dowód na moje stare imię i nazwisko, ale ono było napisane w hangulu, tak? Więc to było bardzo, bardzo długie jak na koreańskie imię. Więc stwierdziłam, że będzie mi łatwiej, jak zmienię na imię, które jest trzysylabowe, tak? Maria, jak większość Koreańczyków. Nie było tak łatwo, słuchajcie, nie było tak łatwo, ale o tym opowiem wam za chwilę, bo się robi późno. Dojdę do tego banku, będą mieć przerwę na lunch i będzie za dużo czekania, więc lecę do banku i po drodze wam opowiem, jaki był cyrk ze zmianą imienia. A czy ja wam w ogóle powiedziałam, dlaczego ja idę do tego banku? Bo powiedziałam, żeby zmienić dane osobowe właśnie. I nie mogę tego zrobić w apce, nie mogę tego zrobić przez telefon. Muszę osobiście, bo muszę im przedłożyć taki specjalny dokument, w którym jest napisane właśnie wszystkie moje zmiany w imieniu i no taki jest dokument, no po prostu, który muszę im przedłożyć, i dlatego mam właśnie ze sobą torbę. Piękna torba. Czy nie widzicie, kiedyś to jest? Torba, którą mi Iga zrobiła. Jak wyglądał proces zmiany imienia? To było tak, że najpierw musiałam dostać zgodę sądową. Przez to, że jestem obcokrajowcem, tę zgodę tak wydają, o tak, dają od razu takie specjalne formy w sądzie, to się wypełnia i potem trzy miesiące ponad czekałam na zgodę. Zgoda przyszła SMS-em najpierw, a potem dostałam listownię. Właśnie takie specjalne dokumenty ze zgodą. I to była osobna zgoda na nazwisko, ma, i na imię, Ria. I to musiałam zgłosić w urzędzie, w takim dzielnicowym urzędzie. I zgłosiłam to od razu, jak dostałam te dokumenty. Pamiętam, że to był 14 marca, słuchajcie. I na stronie było napisane, że oni to będą procesować do 5 dni roboczych. I jak sprawdzałam na stronie, faktycznie sprocesowali mi nazwisko praktycznie w 2 dni. A imię zostało takie, jakie było. Czyli byłam Ma Agnieszka Maria. W Korei jest tak, że wszędzie trzeba mieć coś takiego jak profil zaufany w Polsce. Więc gdziekolwiek chce się zalogować na jakąkolwiek oficjalną stronę, cokolwiek potwierdzić, naprawdę na większość stron internetowych potrzebne jest właśnie to, że musi się zgadzać imię, nazwisko. No a mi się nie zgadzało. I to się potwierdza w ogóle przez telefon. No i była taka akcja, że nic mi się nie zgadzało. Łącznie z tym, że przez to, że mi się zmieniło tylko nazwisko, nie zgadzało mi się nawet to, że na przykład jak szłam do lekarza, to nie znajdowało mi mojego ubezpieczenia. I musiałam pokrywać cały koszt, mimo że byłam ubezpieczona, mimo że płaciłam bardzo dużo ubezpieczenia. No, nie ma i tyle.
bo moje nazwisko się nie zgadza z tym, co jest w dowodzie. Sialalala. I co teraz? Minął ponad tydzień, poszłam do tego urzędu. Powiedzieli mi, że a to jeszcze nie, procesujemy. No dobra. Minęły ponad 3 tygodnie, nadal nic. Ja naprawdę nie mogę się dostać do lekarza, nie mogę się nigdzie zarejestrować, nie mogę nic absolutnie zrobić. Po prostu żyję jak człowiek, którego nie ma. I dzwonię do tego urzędu. Co jest grane? Dlaczego mi jeszcze nie sprocesowaliście tego imienia? A pani mi mówi, a to proszę przyjść do urzędu, bo my tutaj nic nie mamy. Pani tutaj żadnego zgłoszenia nie robiła. Okej. Poszłam do nich i sprawdzają tam w systemie. A faktycznie coś jest od razu tego 14 marca. Pani składała i imię, i nazwisko. Ojeju, przeoczyliśmy. Przeoczyli na 3 tygodnie. I tylko było, ojejku, już pani procesujemy. 2 godziny później już miałam wszystko załatwione, wszystko. Łącznie z tym, że mogłam pójść odebrać taki tymczasowy dowód. Powinnam złożyć zażalenie, ale koniec końców mi się nie chciało. Ale naprawdę im się należało, bo nie wolno czegoś takiego robić w Korei, bo no nie istniałam jako człowiek przez pewien czas, co było bardzo niewygodne. No w każdym razie taka była akcja i do teraz, przez to, że to tyle trwało, jeszcze w wielu miejscach nie zmieniłam swoich danych osobowych i dlatego idziemy dzisiaj do jednego z banków, w którym jestem, w którym mam konto. Kont mam kilka, ponieważ no tak wyszło. Jako studentka miałam jedno, potem miałam kolejne jak pracowałam i tak wyszło, że mam chyba w trzech bankach mam konta, których używam i wszędzie muszę zmienić dane. I też wiecie, ubezpieczenia wszystkie trzeba zmienić, tam w urzędzie skarbowym trzeba coś zmienić. No, trochę tego jest, więc no niestety chciałam sobie ułatwić życie, a na razie strasznie mi to truje dupę, że tak powiem. Cóż tu mamy? Bardzo umięśniony pan zachęca do zapisania się na siłownię. Tutaj postawili budynek. Burzyli tutaj budynek, który był w zeszłym roku w kwietniu. Więc od zeszłego roku, od kwietnia tutaj tak powstało. Oj, fajna rzecz, którą możecie spotkać w Korei, jak będziecie tutaj wiosną, latem i wczesną jesienią, czyli parasolki przy przejściach dla pieszych, no bo widzicie, jest samo południe, gorąco, ja sobie stanę fajnie w cieniu i mogę czekać na zielone. Kolejne przejście, kolejny parasol. Tak to można żyć? A, już jest zielone. Nie postałam. Minut później i mam wszystko załatwione, może 20, bo musiałam się podpisać chyba z 15 razy. I jak już bardzo miły pan zmienił dane, to zapytałam, czy może mi też nową kartę zrobić płatniczą, bo wszystkie dane na tej karcie mam złe, nie? No to nie ma problemu. No i wyrabia mi tę kartę, powinnam mieć Maria na karcie, prawda? Wyrabia mi tę kartę, a ja miałam na ladzie przed nim położony mój portfel. I on tak patrzy na ten portfel i mówi, czy ta karta, którą tam pani ma, ta zielona, jest z... i tutaj nazwa innego banku. Ja mówię, tak. I tak patrzy, bo akurat te karty, które miał pod ręką do wyrobienia, też były zielone. I mówi, bo może się pani pomylić, to ja pójdę znaleźć inny kolor karty. I poszedł specjalnie gdzieś na zaplecze, żeby znaleźć mi inny kolor karty. I mi zaproponował, czy chcę fioletową, czy niebieską. Jakie to miłe było w ogóle, żeby mi się karta nie myliła, słuchajcie. Ja powiedziałam, że chcę niebieską, bo jest z muminkiem. Więc mam niebieską kartę płatniczą, słodziarska. Tu jest napisane przy przejściu, że to jest okolica, w której zdarzają się często wypadki. No i akurat trzej panowie stoją, bo mieli wypadek i dzwonią do swoich ubezpieczalni. Więc no ten znak miał rację. Thank you.
to miejsce, w którym jadłam bibimbap, nazywa się Ponjuk, to jest sieciówka i ona jest bardzo fajna i bardzo popularna wśród Koreańczyków. Jak ja tam siedziałam, to non-stop przychodzili ludzie, żeby wziąć na wynos, ponieważ ta sieciówka specjalizuje się, ja wiem, że jadłam bibimbap tam, ale ona się specjalizuje głównie w klejkach ryżowych, więc jak ktoś jest chory w Korei albo nie wiem, ma zatrucie pokarmowe albo źle się czuje, no to oni wsuwają klejki. One są właśnie lekkostrawne, dobre, więc Koreańczycy bardzo, bardzo lubią do bądźuk wpadać właśnie po to. Ja powiem Wam szczerze, że bądźuk mi ratował życie, jak miałam aparat na zębach i nie mogłam gryźć, bo nie dość, że oni sprzedają te klejki, no klejk jak klejk, to w przypadku większości tych klejków można sobie wybrać, jak nam, co zrobią? Jak nam zmielą. Więc ten klejk może być bardzo, bardzo drobny, praktycznie woda. Albo może być klejk taki, że ten ryż czuć w tym klejku. I są różne smaki, naprawdę jest w czym wybierać. I mówię, no uratował mi życie, więc jeżeli będziecie kiedyś w Korei i nie wiem, wasz brzusio się będzie źle czuł, to ja polecam tę sieciówkę. To nie jest sponsorowany fragment, po prostu ratowało mi to życie, jak miałam aparat na zębach, więc polecam. A teraz, moi drodzy, wybieramy się do marketu po masło. Zobaczymy, jak tam ceny masła w Korei. Yeah. Okej, mamy masło. To jest chyba jakiś, nie wiem. Jest solone i niesolone. Jest duża kostka, 13 tysięcy. Ma gram 450 albo 240 gramów za 7,5. Ja wolę tą mniejszą. Jest co prawda... Czekaj, to jest kajom. Ja bym chciała mugajom. No nie, ona jest solona. Najgorzej. No nic, weźmiemy soloną. No trudno, no co ja zrobię. Nie weźmiemy przecież margaryny. Ona jest fajna, bo ma trzy takie kostki w tym środku, więc nie muszę od razu otwierać całości. No ale dlaczego jest kajum? A teraz pokażę Wam moją najnowszą obsesję. Mamy w Korei sezon na chamwe. Co to są chamwe? To są te owoce, które teraz widzicie na ekranie. I chamwe to jest koreański owoc. Te są malusieńkie. One potrafią być o wiele, wiele większe. Mniej więcej wielkości mojej dłoni. I chamwe to jest koreański melon. Bardzo niskokaloryczne, bardzo słodkie, bardzo dobre. Polecam, jak będziecie w Korei. Nie widziałam ich nigdy w Europie, może sprowadzają je już, ale w Korei, jak jest sezon, czyli właśnie końcówka wiosny, początek lata, to Koreańczycy je sprzedają czasami z ciężarówek w takich wielkich siatach. Tutaj ja kupiłam drożej, bo raz, że takie malusieńkie, śmieszne, na raz, a dwa, że dopiero się zaczął sezon. Także pokażę Wam teraz, jak to wygląda od środka. Naprawdę jest fajna, zwłaszcza z lodówki. Ja polecam nie jeść tego w temperaturze pokojowej, tylko właśnie z lodówki jest najlepsze. Takie odświeżające w sam raz na lato. I co jest najśmieszniejsze, jak my mamy jakieś owoce w Polsce, prawda? No od razu z tych owoców się robi różne rzeczy. Wiecie, no ciasta, napoje, torty, no różne rzeczy się robi z owocami. A z chamwe nie widziałam żadnych przepisów, nie widziałam niczego o smaku chamwe. Może się mylę, może już coś powstało o smaku chamwe w Korei, ale osobiście nie przypominam sobie. Te pestki są najsłodsze, one nie są twarde ani nic takiego. I właśnie ten miąższ z pestkami jest najsłodszy. No i teraz spróbujemy. Bon appetit, smacznego. Czemu mogę kleo? Na ciepłe dni, a dzisiaj mamy bardzo ciepły dzień, to jest idealny owoc. Dużo się je też arbuzów, prawda? Na lato. Kojarzy się z latem. W Korei chamwe. Z lodóweczki wyciągnąć, zjeść. Nie mocno słodkie, ale słodkie, chrupiące, pyszne. Ja za to pudełko zapłaciłam tak 10 tysięcy wonów. I widziałam dzisiaj na dzielni też za 10 tysięcy wonów 7 sztuk. Nie wiem, ile to jest w kilogramach, one były większe niż to.
Niestety w Korei owoce są drogie. I spacer z Sochi. Właśnie tak. Dosłownie 2 minuty temu stałam na przejściu i słyszę z tyłu takie nagabywanie. Odwracam się, stoi no taka adżuma, już trochę starsza, i się pyta, czy znam koreański. Patrzę, czy za mną czasem nie idzie, ale nie idzie. Zignorowałam ją na początku, no ale cały czas się pytała. No to mówię, że nie jestem zainteresowana, bo już wiedziałam, co się kroi. Ona, czy słyszałam, i tutaj coś tam o Jezusie, coś tam o Bogu. Powtórzyłam, że nie jestem zainteresowana, a ona zaczęła mówić, że mam sprawdzić, co to tam jest, bo bardzo dużo też obcokrajowców do nas wstępuje, coś tam. Mówię, nie jestem zainteresowana. Dopiero za trzecim razem, po koreańsku oczywiście powiedziałam, dopiero za trzecim razem się odczepiła. Nie wiem, czy obserwujecie Szafę Sztywniary na Instagramie. Ona właśnie ostatnio była w Korei i na swoich storieskach na Instagramie pisała, że dużo, dużo czytała właśnie o sektach w Korei, że tak nagabują. I ona mówiła, że ani razu się z tym nie spotkała. No może się tak trafić, że akurat nikt was nie będzie nagabywał, ale ona nie podróżowała sama. Teraz nie wiem, czy to jest jej mąż, przepraszam, czy mąż, czy chłopak. W każdym razie no nie była sama. I takie osoby, które nagabują, nigdy nie nagabują jak się jest w parach. One nagabują osoby, które są ewidentnie samotne, które stoją same. Na to uważajcie. Ignorować, iść dalej, nie angażować się w żadną rozmowę po prostu, no bo różnie to bywa. To czasami są faktycznie legitne kościoły protestanckie. Na przykład mogą nam wręczyć paczkę chusteczek mokrych z Jezusem, ale może się też zdarzyć tak, że to będzie sekta. Więc po prostu omijamy, ignorujemy. Idziemy dalej. Grzecznie stoimy i czekamy na światłach. Proszę. Proszę. O, zielone. Hej, Kacia? Jak pewnie wiecie, bo powtarzałam to milion razy, pisałam o tym i też we wszystkich ciekawostkach o Korei tak jest. W Korei za bardzo nie ma koszy na śmieci, więc co ja mam tutaj zrobić z tą bombą? Cuchnącą bombą. Otóż czasami na ulicach jest coś takiego. Są takie worki po prostu na ulicy. I do tych worków można wyrzucać, bo to są właśnie śmieci zmieszane. Więc to jest właśnie przez miasto Bucion tutaj postawione i oni to zbierają później. I tu wystarczy wyrzucić. I też wy możecie z tego korzystać, jak gdzieś znajdziecie właśnie taki worek. Sui. Pupo. Ejciła, ejciła. Bo, wie zęcile, wie. Musi kiosso. Go jegi hejo jedzi. A, to macie wyzgadnąć, co tydzień kupił. Nado, 얼마 전까지 이런 거 있는지도 몰랐어. A, kre? A, quizu. Mhm. 과연, 오이 생각보다 컸네. 몰랐네. 이건 돌 데가 없어, 오빠. 우리 이제 진짜 이사 가야 돼, 이제. 왜 이렇게 큰 거 샀어? 진짜 돌 데가 없어. 짜잔. 오빠 역시 시킬 때 항상 살지 않나. 아이고. 이게 무엇일까요? 스피커. 첫 번째 스피커 또. 옆으로. 뭐 여튼 그냥 스피커처럼 생겼어. 스피커 땡. 아니 그 마이크 여기 아 이거 마이크 아니고 이거 떨리려고. 아니 나 뭔지 알아. 애초부터 알아. 저기 서 있었잖아. 보러 서 있는데. 어? 시계 보관하면서 서 있었는데요. 그냥 보관함이 아니에요. 그래서 내가 안 물어봤죠. 자 이게 뭐에 쓰는 물건이고 하니. 으흠. 요즘 내가 시계에 빠졌었니? 으흠. 시계가 이제 우리가 대부분은 이제 대부분 전자시계를 쓰지, 배터리로 가는. 그치, 이거. 근데 이제. 스마트워치. 내가 이걸 산 거는 오토매틱 그 시계인데, 안에 그, 무브먼트가 있어서 이렇게 손을 흔들면 자동으로 태엽이 감겨. 으흠. 태엽이 감겨 있는 시간이 한 30시간? 40시간밖에 못 버텨. 계속 차야 돼. 계속 차야 돼. 근데 이제,
나 이거 말고도 딴 시계가 사고 싶을 수 있죠. 그러면 얘를 냅두면 시계가 멈춰버린단 말이야. 그럼 시간이 안 맞잖아. 그럼 화가 나잖아. 그래서 그런 걸 방지하기 위한. 얘 움직여? 그렇지. 그래서, 아니. 뭐야, 이게 세? 오, 저거 같아. 얘 뭐야? 아이언맨 저거. 그 아, 심장. 그래? 안 들어가. 원래 안 들어가는 건가? 그다음에? 오. 하나만 돌릴 수도 있다 그랬는데? 뒤에 걸 끄면 하나만 돌아갈래? 이렇게. 이렇게 계속 혼자서 이렇게 돌면서 계속 태엽이 감길 수 있도록. 이게 그냥 시계 보관함. 아이고, 아이고, 뭐 가져오시는 거예요? 내가 가지고 있던 시계들. 이거 옛날에 팬한테 받은 거 아니야? 이 보관함 팬이 준거 맞죠? 아이고, 시계 생각보다 많네. 이거는 매형이 선물로 준 거. 이거는 버버리래요. 진짜? 몰라, 아빠가 준. Słuchajcie, tydzień wyszukał ten Burberry i się okazało, że to jest damski zegarek w ogóle, więc co prawda jest mi dużo za duży i jest cały odrapany, ale dlaczego이거는 옛날에 선물 받은 건데 쓸모가 없어 사실. 응. 제일 극혐하는 시계인데. 아, 그래? 그래도 보관하는 거야? 나는 아, 칼빈 클레인 아니야? 카시오 전자시계. 나 이게 카시오 시계 겁나 좋아하거든. 정말 정말 시계 카시오랑 타이맥스는 시계 기능에만 충실한. 그리고 얘는 진짜 클래식 중에 클래식이죠. 오케이. 카시오. 이거는 크리스랑 마르타가 선물로 사준 거. 생각보다 시계가 많네. 그니까. 그리고 완전 다 채웠네. 이것도 카시오 전자시계 웨이브 칩도. 얘는 이 카시오가 좋은 게 그거야. 스스로 태양열로 충전하고 위성 시간을 받아갖고 출력이 되는 거야. 내가 배터리를 교체할 필요도 없고 시간을 맞출 필요도 없어 얘는. 그래서 마음에 들어. 굉장히 간단하지. 그리고 뭐야, 카시오 하나 넣을 거잖아. 카시오 하나 들어가고. 일본에서 오는 건가? 맞아요. 봐봐, 다시 멈췄네. 그래서 이제 멈추고 나중에 이제 다시 돌릴 건가? 그러지 않을까? 왜 오. 투명한 걸로 샀냐? 얘는 햇빛을 받아야지. 계속 사니까 아, 이거 뜨는 이뻐. 걸로 산 거야. 원래 이래. 원래 이렇게 좀 뭐야, 전시하듯이 하는 거야. 전시할 만한 시계들이 아니야, 근데. 대진이 ogarnia teraz tutaj. Wszystkie kartony, to wszystko, co porozwalał. A ja się z wami będę powoli żegnać, bo mamy późno. Czas się powoli szykować do spanka. Życzę wam przyjemnego dnia, popołudnia, wieczora, kiedykolwiek to oglądacie. Do zobaczenia, widzimy się w przyszłym tygodniu. Pa, pa!